Na początek europejska podróż ukraińskiego prezydenta. Zeleński podpisał szereg dwustronnych umów o dostarczaniu uzbrojenia. Najważniejsze są na tej liście myśliwce F-16, których 30 ma zapewnić mu Belgia. O innych pozycjach z tej listy i innych zapewnieniach, jakie uzyskał Zeleński, opowie Monika Owczarek. Belgijskie myśliwce F-16 będą strzec ukraińskiego nieba. Pierwsze jeszcze w tym roku. Ukraina może odepchnąć najeźdźce tylko wtedy, gdy zapewnimy jej więcej broni i to w jak najszybszym czasie. Pomoc zaproponowała również Hiszpania. Zawarła z Ukrainą umowę w sprawie bezpieczeństwa. Na jej mocy Kijów otrzyma wsparcie wojskowe o wartości miliarda euro. Wysyłamy rakiety Patriot. Przygotowujemy się również do wysłania na Ukrainę kolejnej partii czołgów Leopard oraz amunicji potrzebnej żołnierzom. Snichuriwka w obwodzie mikołajowskim. Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na kawiarnię i stację benzynową. 6 osób zostało rannych, 3 zginęły. Na głowy ludzi spadają tysiące bomb lotniczych. Bez względu na rodzaj broni i poziom wyszkolenia lub ochrony, nikt nie jest w stanie tego wytrzymać. Sekretarz generalny NATO podkreśla, że Ukraina ma pełne prawo do obrony, które pozwala na rażenie celów poza jej granicami. Fakt, że dostarczamy sprzęt na Ukrainę, nie czyni NATO częścią konfliktu. Mamy prawo wspierać Ukrainę, nie stając się częścią konfliktu, ponieważ pomagamy Ukrainie w utrzymaniu prawa do samoobrony. Wsparcie dla Kijowa w krytycznej fazie wojny było głównym tematem nadzwyczajnego szczytu amunicyjnego w Pradze. Uczestniczył w nim prezydent Andrzej Duda oraz szefowie rządów Holandii, Danii i Łotwy, a także przedstawiciele Stanów Zjednoczonych. Ukraina zmaga się z niedoborem amunicji i ograniczoną zdolnością odnawiania swoich zasobów. W tym momencie odpowiedzialność za dostarczanie Ukrainie amunicji spoczywa na ramionach Zachodu, w naszym wspólnym interesie. W połowie czerwca z inicjatywy Ukrainy odbędzie się szczyt pokojowy w Szwajcarii. Ze 160 zaproszonych państw uczestnictwo potwierdziło ponad 80. Prezydent USA Joe Biden prawdopodobnie nie pojawi się na spotkaniu. Bardzo chciałbym, aby prezydent Biden był tam osobiście. Wiem, że Ameryka popiera szczyt, ale nie jestem w stanie stwierdzić, na jakim poziomie. Myślę, że prezydent Biden jest potrzebny na szczycie pokojowym, ponieważ inni przywódcy patrzą na reakcję Stanów Zjednoczonych Ameryki. Prezydent Ukrainy dodał również, że państwa, które pomijają szczyt pokojowy, są zadowolone z wojny. Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, jest pierwszym gościem programu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chyba udana podróż Zeleńskiego po Europie, bo szereg umów podpisanych, dużo broni będzie miała Ukraina. No, ta broń to jest bardzo potrzebna w tym momencie, bo sytuacja na froncie dla strony ukraińskiej jest trudna. Brakuje amunicji, no, brakuje też żołnierzy, więc to jest nie tylko kwestia dostaw broni, ale też szkolenia ukraińskich żołnierzy na terytorium i Unii Europejskiej, ale też na terytorium Ukrainy, bo przecież taka deklaracja dzisiaj ze strony francuskiej też padła. No i to też już było w tym programie przypomniane, zbliżający się szczyt NATO i szczyt pokojowy Szwajcaria, więc ja myślę, że to tak w pakiecie wszystkie te kwestie były omawiane przez prezydenta Zełańskiego. Skupmy się troszkę na tych podpisanych umowach. Wreszcie Ukraina dostanie samoloty F-16, o które prosiła od początku tej wojny. No tak, to jest istotne. To nie jest taki game changer, jak czasem się mówi, że to jest jedna broń, która zmieni całkowicie, jeden rodzaj broni, który zmieni przebieg wojny. To nie jest oczywiście prawda, ale to jest istotny zasób dla Ukrainy, bo on przede wszystkim w tym momencie pomoże na pewno odepchnąć trochę Rosjan spod Charkowa, czyli rosyjskie samoloty nie będą się mogły zapuszczać tutaj nad głowami ukraińskich żołnierzy w taki sposób, jaki robią to teraz. No i oczywiście Ukraina będzie mogła w pewnym sensie też zaoszczędzić te rakiety, które wykorzystują w tym momencie, żeby strącać rosyjskie, które fruwają gdzieś w przestrzeni powietrznej. Bardzo ważny gest, oczywiście spóźniony jak wszystkie inne dostawy broni. Zastanawiam się, na ile uda się zorganizować tę pomoc w dostarczaniu amunicji, o której dziś rozmawiano w Pradze. To jest chyba najważniejsza sprawa.
na pewno ważna, nie wiem czy najważniejsza, myślę, że tu wszystkie komponenty w tym momencie są ważne, to są i wyszkolenie żołnierzy, i broń, i gwarancje bezpieczeństwa, które już w tym momencie są omawiane, więc ja to, na to patrzę wszystko razem. Amunicja jest ważna, bo jeszcze kilka tygodni temu no, mieliśmy do czynienia z ogromną przewagą rosyjską. Ja pamiętam stronę ukraińską, mówiła 10 do 1, 12 do 1 na niektórych odcinkach frontu, więc po prostu byli zasypywani rosyjską artylerią. Ważne, chociaż też raz jeszcze to powiem, spóźnione. Polska będzie jedną z państw, które będzie odpowiedzialne za logistykę, bo taka deklaracja padła z ust ministra Sikorskiego. No i chyba te państwa, które się zebrały w Pradze, to widzimy, są to te państwa, które przede wszystkim wyłożyły pieniądze na zakup tej broni. Wielokrotnie podczas tej wizyty u Zeleńskiego w Europie, jak i w ostatnich dniach, mówi się o tych zastrzeżeniach, które są i dotyczą użycia broni zachodniej do atakowania celów na terytorium Rosji. Szwecja już się zgodziła, by jej broń była używana w ten sposób. Inne państwa zastanawiają się cały czas. No już kilka poszło w ślad Szwecji, bo tam mówimy już o Szwecji, o Wielkiej Brytanii, o Francji. Ze strony Polski przecież analogiczna deklaracja już padła. Państwa bałtyckie, no wiemy kto stoi na przeszkodzie, bo te dwa państwa są zawsze takie same. To są Stany Zjednoczone i to są Niemcy, które te zastrzeżenia czynią. Oczywiście ta kwestia amerykańska jest najważniejsza, bo chodzi o broń dalekiego zasięgu, tą najsilniejszą, która jest, czy też jedno z najsilniejszych, która w tym momencie jest w arsenale ukraińskim, no to ona właśnie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Skoro ten front innych państw jest tak silny, to uda się te Stany Zjednoczone przekonać wreszcie? Być może się uda, bo przez te dwa lata padło wiele czerwonych linii, czy tak zwanych czerwonych linii, które gdzieś zachodni liderzy kreślili. Ja pamiętam dyskusję o tym, że nie będzie dostaw w ogóle sprzętu ciężkiego, że będzie, ale będzie tylko poradziecki, a nie nowoczesny, czyli tak zwany zachodni, że nie będzie samolotów i tak dalej, no, że nie będzie też szkolenia na terytorium Ukrainy, więc te kolejne czerwone linie padają. One padają oczywiście z różnych przyczyn. Dwie najważniejsze są takie, że cały czas trwa ta bezlitosna kampania bombardowania celów cywilnych przez Rosjan na Ukrainie. No i oczywiście Rosjanie nie pomagają, kolokwialnie powiem, zachodnim sojusznikom Ukrainy. Po prostu oni też przekraczają kolejne czerwone linie. Polityka deeskalacji czy zarządzania takiego kryzysowego, ta amerykańska właściwa administracji Bidena po prostu nie działa. Co chce Zeleński osiągnąć podczas tego szczytu, który zapowiada w Szwajcarii? Bo przecież dokumentów tam się nie da spisać w sprawie pokoju w Ukrainie. Tak, to sama nazwa jest mylna trochę. Nie jest to konferencja pokojowa, tylko to jest raczej narada w gronie sojuszników. Znaczy, wszyscy zostali zaproszeni, kogo można sobie wyobrazić, poza Rosją oczywiście. Dość oczywiste, że Rosji tam nie będzie, chociaż Chiny na przykład na to nalegały. To jest taka narada w gronie sojuszników, dlatego że zanim w ogóle Ukraina mogłaby zasiąść do jakichś rozmów z Rosją, to chciałaby, żeby stała za nią koalicja silna, zwarta koalicja państw zachodnich, która będzie podzielała ukraińską wizję zakończenia tej wojny. I tu jest pewien szkopuł. Znaczy w tym momencie, pomimo tych deklaracji, które oczywiście padają ze strony zachodnich sojuszników, to tej wspólnej wizji nie ma. Znaczy jest pewien wspólny, najmniejszy mianownik, że nie powinniśmy Ukrainie pozwolić przegrać tej wojny, ale nie ma zgody co do tego, w jaki sposób Ukraina miałaby wygrać tę wojnę. No, może od czegoś trzeba będzie zacząć. Zmieniamy troszkę temat, ale zostaniemy w sprawach wschodniorosyjsko-ukraińskich. Zachodnie służby twierdzą, że za podpaleniami w Europie stoi rosyjski wywiad wojskowy. To ustalenia New York Timesa. O ustaleniach więcej opowie Państwu Marcin Antosiewicz. Celem rosyjskich działań sabotażowych w Europie jest przede wszystkim próba powstrzymania transportów broni na Ukrainę, a oprócz tego wywołanie strachu wśród Europejczyków, by osłabić ich wolę pomocy Ukraińcom. Tak pisze nowojorski dziennik The New York Times, powołując się na rozmowy z anonimowymi przedstawicielami agencji wywiadowczych Stanów Zjednoczonych. I tutaj New York Times przywołuje cztery zdarzenia z ostatnich miesięcy. To była sprawa podpalenia magazynu w Anglii w marcu tego roku. Tam zatrzymano
aresztowano 4 mężczyzn. Jednemu z nich postawiono bezpośredni zarzut współpracy z rosyjskim wywiadem GRU. To była także sprawa podpalenia, próby podpalenia fabryki farb w Polsce. I tutaj przywołane są słowa premiera Donalda Tuska o tym, że zatrzymano 12 osób oskarżonych o współpracę z rosyjskim wywiadem. Ale to jest kwestia także próby podpalenia domów na Łotwie, czy też sklepu IKEA na Litwie. I żeby tak naprawdę jakoś odpowiedzieć w sposób skoordynowany na te działania sabotażowe ze strony Rosji, na początku czerwca mają się spotkać ambasadorowie państw NATO z dyrektorką do spraw agencji wywiadowczych Stanów Zjednoczonych, Avril Haines, i oni właśnie mają omówić to, co dzieje się aktualnie na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także kwestię tego, w jaki sposób, skoordynowany sposób odpowiadać jako NATO na te działania sabotażowe ze strony Rosji. Z Waszyngtonu dla Oko na Świat Marcin Antosiewicz. Przypomnę, naszym gościem jest Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. To ciąg dalszy wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi poza Ukrainą, ale przeciw Ukrainie, myślę. No, ja nie lubię tego terminu wojna hybrydowa, bo on jest takim wytrychem, parasolem, który by miał obejmować różne instrumenty, różne działania rosyjskie. Ja to ujmę trochę inaczej. Wojna kinetyczna rosyjska w tym momencie ma oczywiście miejsce na Ukrainie, ale my jako Polska de facto jesteśmy w stanie wojny z Rosją. Czy tu niepotrzebna jest zgoda dwóch stron do tego, żeby wszcząć wojnę. Rosja uważa w ten sposób, że jest w stanie wojny z Zachodem jako całość, jako NATO. I to, że my tego stanu w pewien sposób nie akceptujemy, czy zaprzeczamy, niewiele tutaj zmienia. No, te działania, które Rosja podejmuje, ewidentnie nam wskazują, że to jest konfrontacja, która już od pewnego czasu trwa. Doktor Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To teraz będzie historia jak z sensacyjnego filmu. Polak skazany za szpiegowstwo na dożywocie w Kongu. Dyplomatyczne, sekretne działania i historia ma happy end. Mariusz Majewski jest już na wolności. Udało się przekonać władze Konga, że Polak to nie szpieg, a fotograf i podróżnik. Z Brukseli więcej opowie Państwu Dorota Bawołek. Polskiego podróżnika władze w Kongu oskarżyły o szpiegostwo na dożywocie. Skazano go za nielegalne poruszanie się po linii frontu i robienie zdjęć wrażliwym, strategicznym miejscom, instalacjom wojskowym. Mariusz Majewski w rozmowie z TVP tłumaczy, że wszystkie te zarzuty były bezpodstawne. W najczarniejszych scenariuszach nigdy panu nie przyszło do głowy, że tak może skończyć się ta wyprawa? Nie. To było zaskoczenie od samego początku. Zostałem aresztowany tylko dlatego, że posiadam polski paszport. I to wystarczyło, żeby być podejrzanym, żeby... Tak, to wystarczyło. Musiałem udowadniać w sądzie, że nie jestem szpiegiem. To nie oni udowadniali mi, że nim jestem, tylko ja musiałem udowodnić, że nim nie jestem. W uwolnienie Polaka, jak tłumaczył szef dyplomacji Radosław Sikorski, były zaangażowane wszystkie polskie władze państwowe, co przyniosło rezultaty, choć w związku z brakiem polskiej placówki dyplomatycznej w Kinszasie i zawirowaniami politycznymi w Kongu, wszystko trwało prawie 3 miesiące. Pan Mariusz Majewski, bardzo się cieszę, że mogę z panem rozmawiać. Witam z powrotem w Europie. Swoje pan przeszedł. Chcę, żeby pan wiedział, że całe państwo polskie działało wspólnie na rzecz pana uwolnienia. Także bardzo się cieszę z tego, że akcja odniosła sukces. Mariusz Majewski dziś w nocy przyleciał do Brukseli, skąd po kilku godzinach w polskim konsulacie wrócił do kraju. Polski podróżnik nie krył wzruszenia, przyznając, że tracił nadzieję w to, że uda mu się uniknąć wyroku dożywocia w afrykańskim więzieniu. Dorota Bawołek, TVP Info, Bruksela. Rafah pod izraelskim ostrzałem. Doniesienia są dramatyczne i przynoszą coraz większe liczby ofiar. Najgorszym jest fakt, że obóz, do którego ewakuowali się przed atakami cywile, także został ostrzelany. Więcej Kinga Bednarek. Spójrz, troje zmasakrowanych dzieci. Gdzie sumienie? Co to za ludzie? Gdzie jest świat? Miasteczko namiotowe w Rafahy dla tych ludzi miało być schronieniem. Spłonęło od izraelskich rakiet, a zginęły głównie kobiety i dzieci. Nagle spadł pocisk i rozświetlił okolice. Wszyscy krzyczeliśmy, sprawdzaliśmy w panice, kto z nas zginął, a kto jeszcze żyje. Ciała niewinnych dzieci zostały rozszarpane na kawałki. Nawet nasze jedzenie było zmieszane z krwią. Nic nie przetrwało.
Izrael atak nazywa nieszczęśliwym wypadkiem podczas eliminowania członków Hamasu. Niestety doszło do nieszczęścia. Prowadzimy dochodzenie w sprawie. Przedstawimy wnioski, ponieważ taka jest nasza polityka. Przepraszam, to za mało. Świat jednym głosem apeluje, ten horror musi się skończyć. Potępiam działanie Izraela. W wyniku ataku zginęły dziesiątki niewinnych cywilów, którzy jedynie szukali schronienia przed tym śmiercionośnym konfliktem. Mimo oburzenia operacja wojskowa Izraela wciąż trwa. Czołgi dotarły już do centrum palestyńskiego Rafah i zachodniej części miasta. Potępiam to. Atak w najostrzejszych słowach dowodzi, że w Gazie nie ma bezpiecznego miejsca. Naloty mają miejsce tuż po tym, jak Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości nakazał zaprzestanie działań wojskowych w Gazie. Dziś oficjalnie Hiszpania, Irlandia i Norwegia uznały państwo palestyńskie. To historyczna decyzja, która ma jeden cel – przyczynić się do osiągnięcia pokoju między Izraelczykami a Palestyną. To posunięcie potępia Izrael, jak twierdzi, wzmacnia Hamas. Ma to znaczenie zarówno symboliczne, jak i polityczne. Ważne jest, że nastąpiło to w momencie, gdy stoimy w obliczu wyniszczającej tragedii humanitarnej w Gazie. Myślę, że to uznanie jest odpowiedzią na działanie Izraela. Większość krajów na świecie uznaje Palestynę. Najmniej jest ich w Europie. Z 27 członków Unii Europejskiej Palestynę jako państwo wcześniej uznały Polska, Węgry, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Szwecja i Cypr. Malta, Wielka Brytania i Australia takie uznanie rozważają. I Gruzja, która ma już na 100% ustawę o zagranicznych agentach. Mimo ulicznych protestów parlament odrzucił prezydenckie weto. Salome Zurabiszwili ma teraz 5 dni na podpisanie prawa. Wszystkie maski zostały zdjęte. Wiemy, dokąd rząd prowadzi nasz kraj. Nie chodzi już o prawo, chodzi o ich decyzję, aby oddalić Gruzję od Zachodu, Unii Europejskiej oraz NATO. Chcą zrobić z Gruzji sojusznika Rosji. Jesteśmy gotowi do walki. Nigdy nie pozwolimy nikomu w tym kraju, by poprowadził nas w kierunku Rosji. Jest to po prostu katastrofalny dzień w naszym życiu i w gruzińskiej historii. Z trudem przypominam sobie coś takiego. Mam na myśli tak oczywistą zdradę. Jestem przytłoczony, nie mogę mówić. Sądzę, że w ten sposób potwierdzili swój status marionetek i prawdopodobnie najbardziej zdradzieckich ludzi w naszej historii. A my dokonamy odpowiedniego sądu i wyciągniemy odpowiednie wnioski. Myślę, że to początek ich końca. To po prostu niewiarygodne, że mogą odwrócić kurs Gruzji. Walczyliśmy o niego przez 35 lat. Nie mogę powiedzieć, że spodziewałam się czegoś innego, ale było trochę nadziei, że się opamiętają i nie obalą weta. To naprawdę trudne. Wojciech Górecki, Ośrodek Studiów Wschodnich, jest moim gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to mamy ustawę. Mimo że jej Gruzini nie chcieli, to jednak gruzińskie marzenie przekuło ją w czyn. Za 5 dni będzie obowiązywała. Kogo uszkodzi najbardziej? No, jeszcze musi zostać podpisana. Pani prezydent zapowiedziała, że nie podpisze, więc zrobi to przewodniczący parlamentu, właśnie widoczny teraz na ekranie Szałwa Papuaszwili. Uderzy to najbardziej w instytucje społeczeństwa obywatelskiego, w trzeci sektor, w te organizacje z różnych dziedzin, które otrzymują w ponad 20% wsparcie, finansowanie z zagranicy, ze źródeł zagranicznych, ale też uderzy to w Gruzinów, którzy z takimi organizacjami współpracują, gdyż będą musieli bardzo szczegółowo sprawozdawać o wszelkich kontaktach z tego typu donorami, również ujawniając dane wrażliwe, na co zwraca uwagę gruziński ombudsman. Natomiast w praktyce, jak to będzie wyglądało, no to się okaże, dlatego że teraz do sierpnia odpowiednie organy państwa muszą przygotować dokumenty wykonawcze. Gruzja jest kandydatem do Unii Europejskiej, ma ten status. Czy Unia Europejska w tej sytuacji może jeszcze coś zrobić? Może w jakiś sposób wywierać presję na to państwo? No wiemy, że będzie Unia rozważała różne kroki, co zapowiedział Josep Borrell.
który już dzisiaj oświadczył, zresztą tych oświadczeń było bardzo dużo, takich potępiających właśnie przyjęcie tego prawa jako stojącego w sprzeczności z ustawodawstwem Unii Europejskiej, do której, tak jak pan powiedział, Gruzja dąży i do której jest oficjalnym kandydatem. Na pewno będą rozważane różne kroki. No tutaj jest kwestią jednomyślność unijna. Wcześniej już Stany Zjednoczone zapowiadały sankcje wizowe wobec osób, które zaangażowane są w psucie demokracji w Gruzji, jak to określono. No to zapewne to obejmie parlamentarzystów głosujących za ustawą, ale też w komunikacie Departamentu Stanu mówiło się, że również członkowie ich rodzin mogą zostać objęci zakazem wizowym, zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych. No dopiero zaczynamy, dopiero Unia musi się odnieść do tej sytuacji. Ludzie zbierają się od kilku tygodni na ulicach Tbilisi i innych większych miast gruzińskich. Zastanawiam się, czy może z tego wyjść jakaś polityczna siła, która mogłaby być alternatywą dla gruzińskiego marzenia? Czy pani prezydent Salome Zurabiszwili jest w stanie wokół siebie zgromadzić taką siłę? No, pani prezydent jest, wydawałoby się, idealną kandydatką na lidera takiej trzeciej siły, gdyż wprawdzie została wybrana z poparciem gruzińskiego marzenia, jednak nie będąc członkinią tego ugrupowania, ale popadła w konflikt z tym ugrupowaniem rządzącym Gruzją od 2012 roku i jest w konflikcie, natomiast też nie jest jednoznacznie utożsamiana z opozycją. Wręcz ma wrogie stosunki z Michailem Saakaszwilim, który przebywa w więzieniu, odbywa wyrok więzienia, w szpitalu akurat się znajduje od dłuższego czasu, ale po prostu odbywając ten wyrok, i ona jest też z nim w konflikcie, więc nie jest kojarzona również z największą siłą po stronie opozycji, czyli ze Zjednoczonym Ruchem Narodowym. Jak do tej pory pani prezydent takich ambicji nie przejawiała, natomiast dzisiaj zapowiedziała inicjatywę w sprawie referendum, które miało się w Gruzji odbyć. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wcześniej zaproponowała taką kartę, którą miałyby podpisać wszystkie ugrupowania opozycyjne, że w sytuacji, kiedy dostaną się do parlamentu, bo Gruzję czekają wybory parlamentarne pod koniec października, bardzo ważne wybory, to uchwalą określone akty prawne, czy określone akty prawne wycofają. Bo oczywiście chodzi o tę ustawę o agentach, czy o przejrzystości obcych wpływów, więc być może teraz nadszedł ten czas dla pani prezydent. Ulica nie ustępuje. Zapowiedziano największe protesty, kolejne największe, bo już sporo tych manifestacji było, na najbliższą niedzielę, na 2 czerwca. I problem w tym, że akurat te demonstracje są organizowane tak bardzo sieciowo, że tam nie ma konkretnych przywódców. Natomiast właśnie przy takim buncie, proteście potrzebny jest lider i tutaj no, pani prezydent jest taką naturalną osobą. Zobaczymy, czy rzeczywiście stanie na czele takiej trzeciej siły. Wiemy, że dzisiaj ludzie, którzy protestowali przed gruzińskim parlamentem, część poszła protestować dalej pod siedzibę gruzińskiego marzenia, a część pod siedzibę pani prezydent, żeby jej podziękować za jej zaangażowanie w tej sprawie. Wojciech Górecki, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dwa tysiące ludzi pogrzebanych żywcem. Takie są szacunki dotyczące liczby ofiar osunięcia zbocza góry w Papui Nowej Gwinei, które zmiotło z powierzchni kilka wiosek. Władze ogłosiły stan klęski żywiołowej i ewakuację mieszkańców z dotkniętego katastrofą terenu. Akcję ratunkową utrudniają gruzy sięgające w niektórych miejscach 10 metrów oraz brak odpowiedniego sprzętu. W oczekiwaniu na wsparcie wyspecjalizowanych ekip ratunkowych ludzie próbują kopać łopatami i gołymi rękami. Do tej pory wydobyto zaledwie 5 ciał, ale liczba ofiar jest wielokrotnie większa. Dotarcie na miejsce utrudniają pękające skały, osuwająca się ziemia i połamane drzewa, które uszkodziły ponad 100-metrowy odcinek drogi dojazdowej. Władze ostrzegają, że osuwisko, pod którym w piątek pogrzebani zostali ludzie, jest wciąż niestabilne i zagraża tysiącom mieszkańców regionu, a także źródłom wody pitnej. Prognozy zaś zapowiadają dalsze opady. Rząd Papui Nowej Gwinei zwrócił się do ONZ o dodatkowe wsparcie i koordynację pomocy międzynarodowej.
tyle na dziś wokół na świat. Dziękuję Państwu. Po nas panorama na antenie TVP Info, a my jutro o 22.00.